Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku na W40, można powiedzieć, że testowym wojowniku, dlatego że dzisiaj o godzinie 16 został zaprezentowany nowy loszek, który nazywa się Smoczy Skarbiec, no i oczywiście standardowo pokonamy go sobie w strefie światła, w strefie mroku, zaprezentuję wam jak wyglądają ci przeciwnicy, ile dają expa, jakie mają statystyki, bo myślę, że was to ciekawi, no ale mimo wszystko nie oczekujcie ode mnie dzisiaj nie wiadomo jakiej energii, zresztą to pewnie słychać, bo to był dość długi dzień, no ale nie chcę wam kazać czekać jakby do tam niedzieli albo nawet poniedziałku, bo wtedy pewnie dopiero bym nagrał ten odcinek i by on wleciał, bo wtedy bym miał więcej czasu, więc po prostu tak dzisiaj na spokojnie sobie nagramy, pokażę wam jak ten log wygląda, no i jakieś tam opinie oczywiście między sobą wymienimy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, co wy uważacie o tym nowym lochu. Generalnie tak, loszek jak widzicie ma numer 13, w ogóle zwróćcie uwagę na grafikę klucza, na tym bym chciał się troszeczkę tutaj rozwieść, dlatego że bardzo ta grafika mi się podoba, bardzo ładnie ten klucz wygląda. No i właśnie, jest to loch numer 13, czyli wszystko wskazuje na to, że to jest loszek, który będzie dawał jeszcze mniej expa, aniżeli ten dom strachu, dlatego że dom strachu to jest loch numer 14, więc w tej kolejności on jest po prostu troszeczkę dalej, co jakby nas za bardzo nie dziwi, dlatego że no niby mogliby od najsłabszego do najmocniejszego odblokowywać te lochy, no ale tydzień temu było Halloween, więc oni chcieli tak jakby zgrać z tym eventem halloweenowym właśnie taki tematyczny loch, dlatego też otworzyli Dom Strachu, no a teraz jak widzicie mamy Smoczy Skarbiec. Oczywiście wiadomo, no już tam czytałem te opinie na jakichś Discordach i tak dalej, więc ci przeciwnicy generalnie dają tego expa dość mało, no ale to wszystko zaraz sobie sprawdzimy dokładnie. Jak to po prostu tutaj wygląda. Pamiętajcie o tym kciuku w górę, zjeżdżajcie w dół, klikajcie, to wam jeszcze powiem, przypomnę, żebyście na pewno nie zapomnieli, dlatego że po prostu wiem, że ten film zrobi sporo wyświetleń, więc chciałbym, żeby też było dużo tych kciuków w górę. Dobra, jeżeli chodzi stricte o osiągnięcia, no to możemy się domyślić, że w zasadzie już wcześniej mogliśmy się domyślić, że ten Smoczy Skarbiec będzie jeszcze słabszy, aniżeli właśnie ten Dom Strachu. Co do osiągnięcia w ogóle za Mroczny Dom Strachu, czyli tutaj tego drugiego, mieli naprawić w tym tygodniu, jak widzicie nadal nie jest naprawione, z tego co słyszałem, żeby to rozwiązać, żeby po prostu najpierw dostać, w sensie żeby dostać w ogóle to osiągnięcie Mroczny Łowca Zjaw, należy najpierw zamknąć ten nowy loszek, w sensie ten Dom Strachu, czyli po prostu loszek sprzed tygodnia w mroku, a dopiero później w świetle, i tak widziałem, że co niektóre osoby dostawały to osiągnięcie, no ale tak czy inaczej ja tego nie zrobiłem, no i jak widzicie niestety w dalszym ciągu go nie mam i musimy czekać na tą poprawkę, no ale właśnie, Smoczy Skarbiec jest jeszcze przed tymi osiągnięciami, więc po prostu było wiadomo, że będzie on słabszy, no i wszystko na to wskazuje, że teraz będą lecieć po prostu po kolei, czyli potem będzie ta trzecia liga superbohaterów, potem będzie to dojo bohaterów, no i na samym końcu będzie grota potworów. Zobaczymy, czy faktycznie tak to zrobią, no ale raczej wydaje mi się, że tak. Troszeczkę to Halloween po prostu, tak jak już wspomniałem, zaburzyło generalnie ten szyk, powiedzmy, tych nowych lochów, no i ja wiem, że wy już tam pewnie ten loch przeklikaliście albo przeklikujecie powolutku co godzinkę, więc możecie pisać swoje opinie. Mogę wam zdradzić na samym początku, że zamknięcie łącznie strefy światła oraz strefy mroku daje troszkę ponad 1,5 miliarda expa, czyli po prostu będzie to troszeczkę ponad jeden level, na takim oczywiście poziomie 393 w górę. Jak na to, że poziom tych przeciwników jest bardzo, ale to bardzo niski, no to chyba git, nie? W sensie jeden level tak jakby za darmo po raz kolejny. Wiem, że dużo osób narzeka, że mało expa i tak dalej, ale moim zdaniem lepiej tyle niż w ogóle. Dobra, dropimy sobie ten kluczyk. On powinien nam tutaj od razu wypaść. Z tego co widzę, cyk, dokładnie, bo już na innych kątach mi powypadało. Od razu zaczniemy kopanie, żeby tu do mroku się kopał. No i właśnie, jeżeli chodzi stricte o ten loszek, no to tak jak wspomniałem, od dzisiaj, od godziny 16 możemy dostać kluczyk. No i jeżeli chodzi o strefę światła, to musimy mieć poziom 210, a w strefie mroku poziom 320 i oczywiście klucze lecą z kopalni klejnotów, więc no tutaj jakby jeszcze mniejsze są te wymagania aniżeli w przypadku tego domu strachu, co jest logiczne, bo po prostu loszek jest słabszy. Dobra, loch jest generalnie, tu zobaczmy tą animację, bo ona też jest bardzo, ale to bardzo ładna, wszystko się nagrywa, wszystko jest git, no właśnie, bardzo fajnie się to otwiera. Loch jest generalnie stylizowany, jeżeli chodzi o przeciwników, no to wiadomo, Smoczy Skarbiec na takich smoczych przeciwników, i ja już też widziałem
zmieniają trochę grafik i powiem Wam szczerze, że są naprawdę piękne. No tu już po raz kolejny to powiem, bo w tym Domu Strachu było to samo, no ale te grafiki, które robią w tych lochach, w sensie tych przeciwników, są naprawdę świetne. Co do jeszcze ubijania tego lochu, może zrobię taki dłuższy wstęp, bo po raz kolejny, co powinniście robić, jeżeli stopujecie lochy? No jak, tak jak już powiedziałem, ten loszek daje jeszcze mniej expa na początku, aniżeli Dom Strachu, więc tak jak Dom Strachu ubijałem na takich kontach, jak na przykład Wojownik, generalnie na kontach, które, bo to ja poruszałem w ostatnim odcinku, możecie sobie tam włączyć, tu Wam może jeszcze raz pokażę, bo chyba mam to przygotowane dokładnie, tu generalnie możecie sobie zatrzymać i przeczytać, tu jest cała filozofia, kiedy te lochy warto ubijać, a kiedy nie warto ubijać. No więc ten loszek, a dokładnie pierwszych 6 przeciwników, daje mniej niż 20 milionów expa, więc prawdopodobnie tych pierwszych 6 przeciwników ubiję sobie tutaj oczywiście w strefie światła, na naszym magu na W50 i na naszym zabójcy na S40, żeby dostać tych 6 naklejek do klasera, nie? Bo to tam długoterminowo wyjdzie lepiej. Na Wojowniku pewnie całą strefę światła ubiję, no bo to jest jeszcze przed tym 393 poziomem, więc sobie po prostu zgarnę wszystkie te naklejki. No a jeżeli chodzi tutaj o Barda, no to pewnie będę się starał zrobić jak najwięcej w strefie światła to pewnie zamknę, natomiast w strefie mroku będę się starał zrobić jak najwięcej, no bo tutaj jeszcze tych lochów nie stopujemy. To tak jakby co. Dobra, możemy zaczynać, bo wiem, że dużo osób było ciekaw, jak ja to rozgrywam, jeżeli chodzi właśnie o to stopowanie lochów i o te nowe lochy. Wszystko widzę, że śmiga. Możemy zaczynać, lecimy. Niezbyt zgryźliwy smog, 210 poziom zwiadowca, jak widzicie, odporność na ogień i obrażenia od ognia. Zobaczmy, no tutaj raczej nie powinno to sprawić jakichś większych problemów. To tło, o właśnie, na hita. Oj, zobaczcie, teraz nam w ogóle wleciało tutaj to osiągnięcie. A no tak, coś mi się tam, bo tak jak mówię, dzisiaj nie śledziłem za bardzo Discorda, nic, zwłaszcza po południu. Coś tam właśnie mi się rzuciło w oczy, że jak pokonaliście pierwszego przeciwnika z tego nowego lochu, to wam wskakiwało osiągnięcie za ten stary. Okej, no to ja się tutaj rozwodziłem na początku, a widocznie to możliwe, że naprawili, tylko musimy kolejnego zrobić. Wszystko na to wskazuje. Dobra, nieważne. Tak czy inaczej, coś jeszcze chyba mówiłem i zobaczcie, zgubiłem wątek. Dobra, kolejny przeciwnik. Złoty smok z ognikami w oczach. 213 poziom. Tamten w ogóle ile dał expa, bo tego wszystkiego nie spojrzałem, bo nam zasłoniło tak jakby. I mi się nie pojawił chyba. Czemu on mi się nie zapisał? To dziwne. Czekajcie, zaraz wrócimy. No trochę nieogarnięty dzisiaj odcinek, ale trudno. Jest jak jest. To już się usprawiedliwiłem, powiedzmy, na początku. Teraz powinno być dokładnie. No i ten loszek, no zobaczcie, no 14 milionów expa. No to jest tyle co nic. Ale dobra, może lecimy i ja wam powiem po prostu na samym końcu, ile overall daje ta strefa światła, a potem ile daje strefa mroku. Teraz mamy Wojownika. Cyk, zobaczmy. No tutaj też prawie na hita. Tu w ogóle zobaczcie, tak samo, ta grafika piękna. I tu na górze jakieś gwiazdki. Nie wiem w ogóle, do czego się odnosi ten loch. To na pewno jest odniesienie do jakiejś, nie wiem, do jakiegoś anime, czy do jakiegoś serialu, czy do czegoś. Możecie napisać, jeżeli wiecie, w komentarzu, bo ja nie śledzę takich rzeczy za bardzo, więc nie mam pojęcia. No ale dobra, tutaj mamy następnego przeciwnika. Teraz mamy Magusia, zobaczmy. Znowu jestem ciekaw, o, no tu tak samo na hita. Dostaliśmy zwykły itemek, jak widzicie. Też jestem ciekaw, czy w ogóle są tu jakieś inne klasy postaci, no ale wydaje mi się, że niestety będzie to tak samo jak w tamtym lochu i tych innych klas postaci nie uświadczymy. Ten miał te gwiazdki takie, one pewnie też do czegoś nawiązują, bo tu widzę, że kolejni nie mają. Tu tak samo, ożywiona skamieniałość jaszczura, też piękny, piękny ten arcik, powiedzmy, tego przeciwnika, no ale właśnie, to jest czwarty przeciwnik i zaledwie 17 milionów expa. No nie jest to za dużo, nie? W sensie na tym levelu, na którym my to będziemy normalnie ubijać, jak będziemy na nowej postaci, no to pewnie to będzie jakiś tam buścik, no ale generalnie na tym, no to tak jak wspomniałem, nie za duży, ale mówię, 20 grzybów, nawet nie, nawet 19, bo pierwszy, powiedzmy, darmowy, darmowa próba i dostaniemy cały level na takim levelu, jak ja jestem tutaj, więc chyba, tak jak już wspomniałem, warp. Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, teraz mamy tego smoka Shenlonga. O, to jest w ogóle, to mi się kojarzy z taką bajką była. Też tam, kurde, nie pamiętam teraz, taki był chłopak jakby w takim czerwonym ubraniu. No nie wiem, nie wiem, coś o smokach właśnie, nieważne, nie będę teraz myślał, bo się będę, wiecie, zastanawiał długo. Okej, no jeżeli chodzi tutaj o epika, no to nie jest zbyt dobry, ale 10 milionów te epiki kosztują, jak już bijemy na wyższym levelu, nawet w sumie na niższym też tyle będą kosztować, więc zawsze można go odłożyć sobie do wiedźmy, także to zawsze plus, no bo wiadomo, te epiki lecą na poziom tutaj przeciwnika, no a on nie jest zbyt wysoki. Dobra, lecimy dalej, teraz mamy zwiadowcę bodajże, po raz kolejny, nie spojrzałem, ale tak, dokładnie jest to zwiadowca.
teraz mamy smoka noworocznego, wojownik, no i tu wiadomo, no już nie będę wam mówił, bo widzicie, jak jest taki znaczek, to są błyskawice, jak jest ogień, no to jest od ognia, to jakby logiczne, no i nie wiem, co tam jeszcze jest, kurde, wyleciało mi teraz z głowy, no mówię, no dzisiaj jest, no jest ciężko, jest ogień, ale co my tu jeszcze mieliśmy, czekajcie, spojrzymy sobie na te żywioły, błyskawice, a i zimno, dokładnie, okej, czyli są takie jakby kostki lodu, coś takiego. Dobra, teraz mamy szalonego pupila. Wojownik znowu, lecimy. Zwróćcie uwagę, on na przykład bije tą bronią taką złotą, to też w sumie fajnie. No to tło też jest bardzo ładne, no generalnie bardzo, ale to bardzo stricte graficznie mi się to wszystko podoba, nie? No zobaczcie tutaj w ogóle też bardzo ładny ten arcik, no i tu mamy te obrażenia od zimna. Dobra, lecimy dalej. To bardziej takie sople w sumie, a nie kostki lodu, no ale to akurat nie jest zbyt jakoś tam istotne. 23,5 miliona expa za niego, kontynuuj. No i teraz mamy poirytowaną matkę smoka i widziałem, że bardzo dużo osób tego bossa, bo to jest oczywiście boss już 10 na 10, porównuje do Esterosu i do Niepalnej, że to jest jakieś tam nawiązanie, widziałem też to na Discordach, oczywiście kątem oka, bo tak jak mówię, bardzo nie czytałem po południu, no ale jestem ciekaw, nie? Jestem ciekaw, czy faktycznie coś w tym jest. No i jak widzimy, boss to jest mag, no niezbyt chyba to jest takie ok, w sensie dużo klas ma problem z magami, no a tu widzimy chyba w Domu Strachu też bossem był mag, więc może to być problematyczne, zwłaszcza tak jak mówię, na tych w tych początkowych etapach, gdzie będziemy to ubijać i będziemy z tym mieli problem. Ej, zobaczcie w ogóle jak fajnie. Teraz to dopiero zauważyłem. Jak idziemy w tą mapką tak do góry, to tutaj się taka łapa jakby, zobaczcie. Im wyżej jesteśmy, tym ona bardziej wychodzi. Nie widziałem tego wcześniej. Ciekawe, czy są jeszcze takie smaczki. Tu widzę, że się ruszają te tła. No ale dobra, nieważne. Lecimy z tym bossem. Mamy Magusia, tak jak mówię, 21 milionów, 29, no i na koniec krytyk. No i okej, osiągnięcie nam od razu wpadło, ta grafika osiągnięcia tak samo, śliczna, no kurczę, no musicie to przyznać, nie? Wiele można zarzucić tej gierce, ale jeżeli chodzi o graficzne rzeczy, no to wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Tak się zastanawiam, ostatnio nawet sobie żartowałem, że wszystko tak ładnie wygląda graficznie, no a akurat moje awatary jakoś tak nie bardzo, nie wiem, czy to inna osoba rysuje, czy coś, no niestety nie jest to wykonane nasz tak super, no ale to nieważne, nieważne. Dobra, dostaliśmy tarczę. Tarcza znowu zaledwie 5 milionów jako epic, więc niedużo, no ale też dowiedźmy się przyda. No i dostaliśmy za bossa 26 milionów expa, więc no bardzo malutko, no i możemy to już w sumie zamknąć i jak widzicie mamy ten loszek smoczy skarbiec zamknięty. Zobaczmy, bo ja to mam, w zasadzie to Vendetta mi wysłał, tu od razu pozdrawiam, jeżeli ogląda. Wysłał mi dokładnie ile ze światła mamy expa, no i wychodzi 192 2,7 miliona expa właśnie za światło, nie? Więc no, jak widzicie, nie za dużo, jeszcze mniej niż ten Dom Strachu, no ale to jest akurat logiczne. Dobra, lecimy teraz do tej strefy mroku, już tak bez przedłużania, cyk, od razu nam wyleciał kluczyk, bardzo podobny, tylko troszeczkę inny odcień, no i zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Tu w ogóle fajna taka fioletowe, takie fioletowe wejście jakby do tego smoczego skarbca, no i lecimy. No tu chyba znowu barbar będzie tylko i wyłącznie, w sumie to na pewno, no bo skoro Dom Strachu sam barbar nam zamknął, to i raczej tutaj będzie podobnie, no ale dobra, tu już jak widzicie 105 milionów expa za pierwszego przeciwnika, więc tutaj już troszkę tego expa zdobędziemy po prostu. Możemy to w sumie oglądać, dlatego że wy sobie od razu tam spojrzycie, jakie są statystyki, jak to wszystko wygląda. Chyba ten loszek już jest w ogóle w SF Toolsie, więc możecie sprawdzać, czy go pokonacie, czy go też nie pokonacie, to jakby logiczne. Dobra, lecimy dalej. Uwodzicielska matka smoków, to jest Maguś w ogóle, bardzo fajny krytyk. Dalej, tutaj taki można powiedzieć delikatny speedrunik, bo i tak trochę przedłużam ten odcinek, no ale chcę wam to wszystko po prostu pokazać w jednym, no i przy okazji dodać coś od siebie, nie? Żeby to nie było takie oglądanie po prostu bak bak 5 minut i mamy 20 przeciwników pokonanych, 20 przeciwników w zasadzie. Dobra, lecimy dalej, teraz mamy Shenlonga, tu oczywiście strefa mroku, więc za każdego dostajemy epic i te epiki są bodaj że na nasz chyba poziom, jak się nie mylę, chociaż oni tu mają mniejsze, ale zaraz zwrócimy uwagę, no coś takiego chyba, chociaż nie wiem, bo tutaj zobaczcie, ten nam może zobaczymy na tej, no chyba tak, chyba mniej więcej coś takiego, tutaj mamy pasek plus 18, no to nam daje minus 45, ale dlatego, że my mamy, to jest item epicki, a my mamy legendarne, nie, więc zresztą tu w ogóle nie pamiętam, co tu się zadziało na tym wojowniku, no on już jest od dawna nieaktywny. Dobra, lecimy dalej, tu te klasy się chyba nie zmieniły.
Jeżeli się nie mylę w ogóle, może przyspieszę razy dwa, boże, te uniki, zobaczcie, taki przeciwnik, no ale on ma w sumie trochę HP, no ale przez te uniki, ile ta walka trwa, to taka ciekawostka. Ale no, tak jak mówię, klasy są chyba takie same co w strefie światła. Wiem, że niektóre lochy mają zmienione, że na przykład jeden przeciwnik w strefie światła to jest tam załóżmy mag, a na przykład w strefie mroku ten sam to jest zabójca albo coś takiego, ale tutaj chyba wszystko jest tak samo, chociaż no bardzo nie zwracałem na to uwagi, więc może zobaczymy ostatniego po prostu, nie, czy to będzie mag, bo to tak naprawdę tylko i wyłącznie zapamiętałem. Dobra, to możemy posprzedawać, bo ja i tak, jak już wspomniałem, na tym wojowniku nie gram, więc nic straconego, lecimy dalej. Teraz mamy smoka noworocznego 7 na 10, no i zobaczmy, to jest wojownik, może razy 3, no troszkę się oni już tu biją, nie? W sensie, no jak Barbarowi wejdzie kryt, to nie ma co zbierać, ale jak są zwykłe hity, to troszkę to zajmuje. Teraz mamy po raz kolejny wojownika. Szalony pupil to ten, co się tutaj bił tym ładnym mieczykiem złotym. Cyk, okej, pokonany, lecimy dalej. Smok ze wstrząsem mózgu, to jest zwiadowca, może razy 3, bo jak tu znowu tych uników trochę zrobi, to znowu się to będzie ciągło w nieskończoność. I tak, zobaczcie, razy 3, a ile to trwa. Mamy jakąś broń w ogóle na wszystkie staty. No i na sam koniec mamy dokładnie poirytowaną matkę smoków i po raz kolejny mamy magusia, więc chyba to się akurat nie zmieniło. Zobaczmy. Tu raczej nie powinno to zbyt długo trwać, no chociaż 4 kryty potrzebne. No i dobra, tu jak widzicie osiągnięcie akurat już działa, mamy pogromcę smoków, ukończ smoczy skarbiec w strefie mroku, więc generalnie tutaj, o i wbiliśmy level, no to jest to co wam powiedziałem, że troszeczkę ponad 1,5 miliarda expa za te dwa lochy sobie możemy zgarnąć. Jeżeli chodzi o strefę mroku, to tutaj również Vendetta policzył, no i za strefę mroku dostajemy 1,313,5 miliona expa, co nam daje łącznie, tak jak już wspomniałem, 1,506,2 miliona, nie? Więc troszkę ponad jeden level i dokładnie tak też dostaliśmy, więc tutaj te obliczenia są w porządku. Także no mówię, jak za 19 grzybów, jeden level do przodu w tym late game, gdzie te levele no już dość ciężko się zdobywa, moim zdaniem jak najbardziej na plus. Chyba wszystko wam pokazałem, co wam chciałem pokazać, macie na poczcie jeszcze opisane dokładnie, jakbyście zapomnieli, jak ten klucz sobie dostać i generalnie jak ten loszek odblokować. No i oczywiście piszcie w komentarzach, co wy sądzicie, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Chętnie sobie poczytam. I chyba wszystko, nie? Chyba wszystko. Mi się podoba. Ja tak jak mówię, nie ma tutaj co wymagać. Jeszcze podejrzewam, że dostaniemy taki log, że nie będzie co zbierać. To będzie dokładnie ten ostatni. No a mówię, za 19 grzybów level bardzo fajnie. Jeden okrąglutki to raz, a dwa, że te grafiki i to wszystko. Zresztą, no mówię, dodatkowe osiągnięcie to są również przecież dodatkowych 10 statystyk, tak jakby 10 podstaw. Jak te wszystkie lochy zsumujemy, to też troszkę tych podstaw wyjdzie. No lepsze to niż wiadomo, jakaś kolejna edycja legendarnego lochu, którym już myślę, że ludzie są troszeczkę zmęczeni. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam pięknie za oglądanie, tak jak wspomniałem na początku, sorki, że troszkę nieogarnięty, ale myślę, że i tak się miło oglądało. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, zostawcie tego lajka, pamiętajcie o tym, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie oczywiście, tak jak wspomniałem, pisać komentarze, co wy uważacie o tym nowym loszku. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć! Cześć!